Działaj, bo Łódzkie ma pomysł na zdrowie. Tradycji stało się zadość, jesteśmy na kolejnej akcji. Tym razem akcja ma ogromny, duży rozmach w całym województwie. Od kilkunastu, tak, od kilkunastu dni, nie, już kilku tygodni trwa. Finał będziemy mieli w przyszłym tygodniu, no ale nie mogliśmy ominąć Pabianic. Będzie zumba, będą pokazy, już widzę tutaj rozgrzewających się młodych adeptów sztuk walki, konkretnie chyba taekwondo. Dobra, Justyno, ja ci będę naganiał publiczność, która mam nadzieję, że będzie z tobą tańczyć zumbę, a jeżeli nie, no to ty będziesz z nimi tańczyła. Ciekawego nam przygotowałaś? Przygotowałam krótki trening fitness, 30 minut, poruszam się troszeczkę. Nie będzie żadnych kroków tanecznych, nie ma co się bać, tak więc każdy na pewno da radę. Był, był, był. Tak jest, jeszcze, jeszcze. 8, 7, super, lecimy, lecimy. Dodajemy rękę, tył. A już teraz do naszej sceny. Zbliża się osoba, która na swoim ciele miała bardzo dużo ciężarów. Pan Piotr Kowalewski, złoty medalista w Mistrzostwach Świata Weteranów w podnoszeniu ciężarów. No mam tutaj złote medale zdobyte w roku bieżącym. To jest medal zdobyty w Kozie Głowach. Zdobyłem pierwsze miejsce w Polsce, czyli w Open, w klasyfikacji Open. To jest medal olimpijski Światowych Igrzysk z Turynu z zeszłego roku. Jedno z najcenniejszych osiągnięć. Jest przede wszystkim sztuką walki. Powstała jako sztuka walki, jest sztuką walki. Ale dzięki swojej wieloaspektowości można też tai chi praktykować jako sztukę zdrowia. Witamy serdecznie wszystkich. Jesteśmy instruktorami ze strefy ruchu, między innymi instruktorami zumby. Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcemy zacząć biegać, tuż po zumbie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o długi dystans? Podziwiam przede wszystkim zumbę i rytm, który tutaj trzymaliście. W długim dystansie pierwszy taki moment, że już mamy dosyć, to jest to właśnie, że gubimy rytm biegu. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli już się zafiksujemy na kijki? Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to rękojeść. Rękojeść nie może mieć wypustek na palce. Po drugie, rękawiczka musi być zbliżona do rękojeści i patrzymy także na to, jakie są końcówki. Tak, tak. Jakie są końcówki kijku. Działaj, bo Łódzkie ma pomysł na zdrowie.